Witajcie wszyscy! Z tej strony znowu Starkey, no i gramy w Don't Starve Shipwrecked. No, Wolfgang już na skraju głodu i w ogóle. Tutaj nic przydatnego, ale przynajmniej mamy klepsiki. I cóż, naszym dzisiejszym celem będzie w dalszym ciągu jakoś zażegnać kryzys głodówkowy. I w sumie to tyle. Jakaś stara sikierka. Więc może zacznijmy od tego, że sprawdźmy, czy jakieś kokosy się nie pojawiały, bo jednak ścięcie drzew z kokosami może sugerować... Jest! Co sugerowanie? No, może skutkować tym, żebyśmy mogli posadzić więcej palm. Jeszcze więcej, albo chociażbyśmy mieli kokosy do jedzenia. Bo póki co to trzymam się na ledwo przy użyciu limpetów i wodnych chwastów. I tak też, patrząc na ilość kub, które udało się nazbierać, mogłbym pokusić się nawet o przesadzenie wszystkich krzaków z tamtej wyspy na tą. Chociaż moim zdaniem to jest dosyć ryzykowne przedsięwzięcie, więc może lepiej po prostu odpuścimy sobie to wszystko na obecny moment. No i niestety jeden kokos. A szkoda. Gdyby były dwa, to może nawet by udało się... Dzięki, gra. Ktoś powiedzmy właśnie mądrzej pomyśleć. Uuu, już nawet trzy tutaj są. Nie wiem. Tak więc... Jeśli w takim tempie będę zbierał kokosy, to może... Będziemy nawet mieli... Dobra, posiadali. Nie mieli. Nie ma nic do mielenia. Ale może uda się nawet pozyskać właśnie prawdziwą... Po prostu farmę kokosów olbrzymią. Wtedy by było... jakiekolwiek źródło pożywienia stałego. I swoją drogą do tej pory nie dowiedziałem się, do czego się kwalifikują te limpety. Te limpety to są całe ryby, mięso, warzywa, owoce. Nie wiem, że to są jakieś skorpiaki i tak dalej, no ale rozumiecie, chodzi o klasyfikację przez grę. No i cóż, zobaczymy co my tu mamy. Poza tym jakimiś dziwnymi hałasami, ale to akurat są problemy psychiczne naszego Wolfganga prawdopodobnie. Chyba, że coś innego. Aż nie, no jak zgaduję, że to jest po prostu wina problemów z psychiką. Dobra, wiecie co, posadzimy tutaj nawet te wszystkie drzewka, bo nie dosyć, że blisko to jeszcze. Ogólnie dobra, wiecie co. Dwie liny. Mam tyle traf? Oczywiście, że nie. Nie, bo po co? No, mamy z tej zgnilizny. Więc jak nic, teraz jeszcze bardziej mógłbym się skusić o przeniesienie tutaj tych krzaków, jeśli mamy czym nawozić tego bardzo. Słyszę pieski, super, jeszcze psów nam brakowało. Dobra, to cóż, niestety mamy tylko to przeciwko psom, bo oczywiście jak zwykle zabrakło trawy. No dobra, wiecie co, w dzisiejszym odcinku jednak może popłyniemy na poszukiwanie trawy. To jest bardziej potrzebna nawet niż żywność. Przy okazji oczywiście jakieś tam krzaczki też zbieramy i w ogóle. No co? A właśnie tak właściwie co by wyszło, gdybym same impety. Okej, czyli że one... Gdybym miał lód... A teraz? Ratatuję, gdzie są chyba warzywa. Dobra, wiecie co? Zeżremy to na suro. Czyli, że to jest tutaj zamiast psów? Nie, na to wygląda, że to jest tutaj zamiast psów. Okej. Nie takich rzeczy bym się tu spodziewał, ale... Jest super. Chyba będzie coś ma nakarmić Wolfganga, zanim znowu nam padnie. Akurat mamy materiałów na w sumie dwie porcje, to... Przed wyprawą spróbuję to po prostu zapewnić wyżywienie jeszcze. Pozbieram już na prawdziwą łódkę materiałów i będziemy wypływać na poszukiwanie szczęścia. No i trawy. Chociaż głównie trawy, bo szczęście to jakieś jeszcze można znaleźć nawet tutaj. Tak co pamiętam, to kiedyś były tu zwykłe psy, a nie te takie dziwne krokodyle. Chociaż tak jak mówiłem, mogło się to pozmieniać. I sobie nawet nie wiem, czy ostatnio też nie zaskakiwałem, co to jest i że to chyba jest zamiast psów czy coś. Ale to już jest mniejsza, o co. Ważne, że udało się przetrwać to i nie zginąć. Dobra, jeszcze jedne klopsy. Tylko gdzie znajdę ostatnie te... No tych... chwasty, tak, no... To coś.
Nie, nie mówcie mi, że nie ma. Nie no, proszę was. Jeszcze tylko jedna sztuka, nie więcej. Ale oczywiście nie, nie dostaniesz. Nie dostanę. Po co? Dobra, ale no mniejsza o to, już po prostu pora rozpalić w ognisku, zanim będzie zbyt ciemno, żeby cokolwiek zobaczyć. Gnizna jest chyba jednak kiepska do tego. Natomiast odchody widzę, że nawet. Dobra. Więc czego nam jeszcze brakuje do ogarnięcia wszystkiego? Jakiejś zbroi na wszelki wypadek na pewno. Oczywiście, bo musiałem kliknąć tego przyciska. No i na pewno porządku trochę brakuje. Więc dobra. Jednak chyba płyniemy zwykłym tratwą. Drewna już też znowu zaczyna brakować. Ale jednak nie to. Gdzieś trzeba przeskładować te wszystkie zbędne materiały. A takie skrzynki są najlepszym miejscem. Dobra, to jeszcze się może przydać. Takich rzeczy mi też nie zostawiać. Dobra. Pora huraganowa. To jest nie. Coś mi zmuchiwało ognisko, nie. Chociaż to może jest monsunowa bardziej niż huraganowa. Nie, nie pamiętam jak to się nazywa, co i jak. Nie, naprawdę nie posądzajcie o to, żeby ogarnił. Co było potrzebne do budowanego ogniska? Czy mi... Piasek, nie problem. Dobra. Cel to jednak rafa koralowa. Musimy zbudować to budowane ognisko. Bez niego to niedługo nie przetrwamy. Jeszcze zaczął się powodzieć czy coś. A ta twórz też taka kiepska? Wierzę, że zostawimy ją w lepszym stanie. W sumie dobrze teraz, że nie mam żadnej łódki żaglowej, bo... Stokrot pamiętam ze swoich dawnych doświadczeń, że właśnie łódki żaglowe to no nie najlepiej działały podczas tej pory. A jednak to jest huraganowa chyba. Coś pada deszcz, a deszcz łapnął tylko podczas tej jednej pory. Więc jak mówiłem, nie pamiętam jak się nazywałem pory, to może być monsunowa, może być huraganowa, może być jakaś nawet chińska pora, może być. Ja się po prostu nie znam. Mam kilofon, mam. Dobra. Jest tylko mieć nadzieję, że to wystarczy tego wszystkiego. Tyle z koralowców, że dziwne było, gdyby nie starczyło. Więc chyba chociaż jedną sprawę udało się rozwiązać dosyć bezproblemowo. Tak. I się skończyły kilofy. Nie łopatek? Dobra, kilof jest. Chociaż nie wiem, czy wracać już teraz i zająć się tym wszystkim, czy może poszukać chociaż jeszcze trochę wodorostów. Problemy żywieniowe to jak nic jest kwestia, że zbyt istotna. Nie wiem, w szczególności się gra wolugangiem. Okej, czyli wniosek następny, wiatr też spowalnia płynięcie. Nie ma w sumie co się dziwić. Wiesz, to może był tylko złudzenia? Nie wiem. Dobra. Klopsiki w sensie dało się już zeżrzeć. I chyba jednak zajmę się już teraz tym problematycznym ogniskiem. A wiatr jak nic spowalnia to wszystko. Więc jeśli się idzie pod wiatr, znaczy nie pod wiatr, tylko z wiatrem, to jest dużo lepiej. Mamy już wszystko co jest potrzebne. Okej. Piasku już mam wystarczająco, chociaż wezmę jeszcze ten jeden. Na szczęście deszcz już zniknął. To jest tylko gdzie był ten limestone. Dobra. I czym mi ten cały postawił nam. O, tu. Trochę dalej od garnka, co może być. Zapomniałem, że on od razu też wchodzi pod kolonem. Chciałbym zawczędzić trochę na rozpalenie w nocy, ale cóż.
na później na to wszystko. Dobra. To skoro teraz jest taka pora nieprzyjemna, to może zajmę się dosłownie już takimi sprawami tylko na tych dwóch wyspach. Nigdzie dalej nie będę pływał, bo boję się, że mogą być problemy wtedy. Zatruty wąż! No. Co było przyjemne o zatrutkę? Antivenom. Wodorosty. No cóż. Akcja wodnej chwasty, jak nic. Mam nadzieję tylko, że jeszcze gdzieś są jakieś wyrośnięte. Mogę mnie zaoszczędzić. Przed chwilą miałem 3 sztuki, ale jest żarny. Nie no, głupi ja. Jezu, błagam, gro. Nie chcę tak tego zakończyć. Proszę. Dobra, są. Są jakieś wodne chwasty, wodne rosty. Przetartwa nie może być szybsza. Są kolejne. Może jeszcze jest nadzieja. Jestem uratowany. Jesteśmy uratowani, super. Jest. Ale tyle emocji to jeszcze chyba nie było. Podczas tego podejścia. Bo pewnie to już było więcej. Dobra, szybciej. Szybciej, musimy stworzyć to, zanim mnie to zabije. Zresztą chyba nie zabija aż tak szybko. W ogóle, czemu to jest opcja, żeby zeżreć to cały Venom Gland? Ale to takie dziwne. To normalnie musiałby się otrudzić, zżerając, no, gruczoł jadowy. Dobra, to gdzie to jest? Szybko. Jest. Wow! Nie tego się spodziewałem szczerze po tym wszystkim. Ale nieźle. No jak widzicie, naprawdę mam pecha jakiegoś z tymi zatrutymi wonożami. Co chwilę wyłazi jakiś to z krzaka, to z drzewa, to z czegoś, to z czegoś. Po co zatrute wonoże mnie za bardzo lubią wręcz. O, jajko. Czyżby go chciałbym przeprosić tym jajkiem? Możliwe. Kolejne jajko! Wiecie co, ja te jajka zacznę oszczędzać, może uda się nawet pierogi stworzyć. A w ogóle co, ścinajmy drewno. Czym drzewo właściwie, nie drewno. Super, są banany. I jak mi z emocji było pełno? Dzień już 13? Tak, 13, czyli już ostatni dzień naszej podróży dzisiaj. No, w sumie szybko to minęło tym razem. No tak, 12, 13, 14 kończymy, tak. 12, 13, 14, a może nie? Tak się pogubiłem. Tak, teraz będzie 14 i to będzie ostatni dzień. Może nie? Jezu, nie wiem, co jest dzisiaj takie rozkojarzone? Ostatnio wskażę się rozkojarzenie podczas Sekiro, a jednak chyba dzisiejszy stan całokształtu przebija Sekiro. Chcę się dałoby to się już pozbywać pieniaków, bo te pieniaki no to po prostu zajmują miejsca, a nic pożytecznego z nich nie ma. Gdyby było tak jak w niektórych dziwnych grach bywa, że z pnia wyrasta nowe drzewo, no to byłoby fajnie. Ale niestety Don't Starve nie charakteryzuje się aż takimi specyficznymi podejściami do sytuacji wyrastania drzew. Mamy 3 jajka i banan. Ciekawe co z tego bym mógł gotować. Zobaczmy. Bacon i jajka. Tylko że byłbym 1,5 mięsistości. 3 jajka. I banany. Czyli dżem. Nie. Nie zmarnuj tak dużo rzeczy na jakiś zwykły dżem.
Dobra. Więc mi chyba ostatnie co zostało teraz to już wyciąć te pnie i próbować się dostać na tę drugą wyspę. Może przy okazji skonstruować nową łódkę, jeśli zdobędę taki materiał. Oczywiście musieli mi już przeszkodzić, bo jakby inaczej klasyka. Rozumiecie? No, przy okazji tak się rozkażę, że widzieliście, wykopałem bambusa. No i teraz już jestem pewien swoich wcześniejszych słów. Zbieramy krzaki jagodowe. Może przy okazji jakiegoś pająka też ubijemy. No, trochę mięso. Kwiaty. Też są istotne. Znaczy najbardziej tak potrzebujemy dalej traw. Gdyż jak patrzę, to chyba ich w ogóle nie mamy. Będę mógł lepszą łódkę skonstruować, jak to zetnę. Więc bierę. Właśnie myślałem też, że przeniesieniami się już tak porządnymi na tą wyspę. Chociaż dalej nie jestem przekonany tak do końca. Jak to działa w ogóle, to wykopywanie? O! Okej. Okay. Chciałem się pobawić w odkrywce i już oczywiście jakąś katastrofę sprowadziłem na świat, czy coś znowu. Ciągle kopałem tego patyka. Ten zawód oczywiście z łopatą uważa zamiast z tym, czym chciałem. Chyba gdzie jest moja wina. Chodź, pajon, chodź, kici. Chodź. No co tchórzysz? Chodź tutaj. O, super, trzy pajony. To jeszcze nie ma mięsa. O, jest mięso. Ale jest tutaj. Wiesz, takie mięso. Nie muszę się tym zadowolić, więc chyba nie dostanę. Dobra, zostawię tutaj tego patyka. Na takiej już niezasądzonej formie. No, ale muszę to po prostu zebrać. Wiesz co, chyba może spróbuję nawet wykopać te krzaki tutaj te. Przenosimy ich je wszystkie w jedno konkretne miejsce, będzie łatwiej przy okazji też z nimi. Bambusy potem też pozbieram, ale... No, priorytetem chciałbym, żeby były jednak te krzaki. Nie, odchodów nie będę zbierał. Dobra, chodź, pająk. Potrzebuję mięsa. Potrzebuję mięsa. Wolga, co nim teraz! Nie. Nie pora na takie zabawy. Kolejne. Oczywiście potrzebuję łopaty. I chyba widzę też jagody. Ten ma być nawet wyrośnięta. Uj, ten jeden krzak. To co zostawić? Dobra, to jedną kłodę zostawię. Może nareszcie udało mi się przekroczyć tą barierę taką znawczą. Tak chyba najłatwiej to określić w tym Don't Survey. Nawet udało mi się dokonać czegokolwiek. Chociaż nie wiem, czy tylko moje odczucie, czy inni też tak uważają. Bo oczywiście wiem, że mogę się powtarzać w ogóle, ale nie mam od was żadnego odzewu. Widzę, okej, wyświetlenia są, łapki są, ale... Ja nie chcę łapek i wyświetleń. Ja chciałbym odzew od was. Znaczy, co wam się podoba, co jak, co sądzicie, jakieś, co byście poprawili. Oczywiście sekcja komentarzy jest pusta. A jak już coś jest, to są jakieś dziwne odpały niektórych osób. Chociaż żeby nie było, przyjemne komentarze też ostatnio miałem do czytania, chociaż, no, jak mówiłem, są rzadkie. Zresztą jak jakiekolwiek komentarze. Ale wiecie co, może nie drążmy tematu, bo i znowu bym skończył na tym, żeby do końca odcinka o tym marudził. W sumie zaraz będzie już pora nocna. Ja nie jestem w najlepszym stanie w ogóle, więc... Chyba warto będzie już posadzić te krzaki wszystkie, które nazbierałem. Cztery, o, piąty krzak. I szósty, super. Ciekawe tylko, czy mam wystarczająco dużo nawozu na to wszystko. Czy mi piorun w to nie strzeli? Chyba mam materiał na piorunochron, to wiecie co?
Zbudowałbym to nawet. A. To przez jakiś czas po prostu pły ogniem, fajne. Bo dobry sposób nawet na to, żeby przetrwać noc. Więc dobry pomysł. I farmami też przydałoby się w końcu zająć, chociaż z tym nie wiem jak, kiedy i gdzie. Bo na razie są ciągle kwestie bardziej priorytetowe od farm. Więc skakujemy na tę tatwę, którą już mam potwierdzenie, pływa szybciej. Już sprawdziłem tyle razy, że już jestem pewien, nawet teraz możecie zauważyć. Tym tak jakoś szybko przypływam, a tamtą bym płynął i płynął i płynął. Więc jak nie trzeba będzie zbudować kolejną taką, chociażby mi się nie chce tej łódki. Tylko zanim będzie za późno, muszę rozpalić piec, tak. Teraz jakbym to ogarnął? Dobra, tutaj tak na razie te krzaki trochę nie chruj, nie wiem, ale no tak postawiam. Tak jest najlepiej w moim odczuciu. Teraz gdzie mam zgniliznę? Czy jednak nie można nawożyć, by szybciej rosło? Chciałbym się coś naprawdę pomylić w takim wypadku. Dobra, natomiast te krzaki bym dał. A w sumie tu. Ciekawe, czy te krzaki też trzeba nawozić, czy te nie? Oczywiście, że trzeba. Jakby inaczej. Nie mogło być na tyle przyjemnie, żeby chociaż tych krzaków nie trzeba było nawieść. No wszystko wymaga nawozu, chyba wszystko tak szczerze poza kijkami tymi. On zeżarał. Zeżar zgniliznę. Super. Już chyba sam nie ogarniam, co tu się dzieje. Ale tak czy jak, to już będzie ostatnie nasze spotkanie dzisiaj, więc mam nadzieję, że wam się podobało i w ogóle. Na zakończenie oczywiście pójdziemy do garnka i spróbujemy coś upichcić, żeby Wolfgang nam nie padł z głoda. I klopsy. Gdybym to usunął, to mięsistości za mało. Chyba nawet nie chcę ryzykować, bo wiadomo co wyjdzie, chociaż to by było super. Tak więc, no, nie będę ryzykował, po prostu ugotujemy klopsy, no i do zobaczenia w następnych odcinkach. A ja póki co jeszcze wezmę to, żeby na pewno mi nie umarł z głodu, więc cóż, hej!